rozmawiamy przed ostatnim treningiem, przed jutrzejszym spotkaniem z GKS-em Tychy, ale na początek pytanie do Ciebie, jak tam zdrowie, bo już wróciłeś do składu i chyba powolutku wszystko idzie ku dobremu. No tak, no tak naprawdę drugi tydzień za mną, gdzie tak naprawdę byłem już, jestem w takich, że tak powiem, normalnych obciążeniach treningowych z zespołem, więc czas na pewno na plus i gdzieś tak indywidualnie, więc cieszę to, że to zdrowie dopisuje i teraz no po prostu no mogę grać i to jest najważniejsze teraz. Ten mecz w Rzeszowie był dla Ciebie pierwszym wyjściowym w składzie Zagłębia od pierwszej kolejki meczu w Lublinie, więc mogę się tylko domyślać, podobne stwierdzenie użyłem w przypadku Huberta Matyni, że ten głód piłki musiał już być spory pewnie. No tak, no około tam 5 tygodni przerwy było, więc na pewno. I mówię, ja cieszę się, że wróciłem i tak naprawdę żadnego bólu nie ma i ani dyskomfortu, więc tak jak powiedziałem, no tylko grać. Idzie to ku dobremu. Zagraliście ten ostatni mecz ze Stalą Rzeszów, bezbramkowo zremisowany, i czy po nim w szatni odczuwaliście bardziej niedosyt jednak, że to jest utrata dwóch punktów niż zdobycie jednego? Jak do tego meczu podchodziliście tak na chłodno? Ciężko powiedzieć, no bo możemy powiedzieć, że mogliśmy czuć niedosyt, że nie było tych trzech punktów z wykreowanych sytuacji, które stwarzaliśmy sobie no można powiedzieć w drugiej połowie, no ale można też powiedzieć, że aż jeden punkt, no bo gdzieś tam karny i obroniony przez Kosika, więc ciężko powiedzieć, no można, tak jak powiedziałem, cieszyć się z tego jednego, a można, że tak powiem, zastanawiać się, czemu nie było trzech i myślę, że jesteśmy ambitni i bardziej, że tak powiem, ubolewam nad tym, że tych trzech punktów nie było, bo tak jak mówię, tych sytuacji było sporo i szkoda, że któreś nie wykorzystaliśmy. Teraz przed nami meczowy maraton na ArcelorMittal Park, jutro mecz z GKS-em Tychy, drużyną, która weszła w ten sezon naprawdę dobrze, na pewno już jesteście po pewnych analizach. Jaki to jest w ogóle przeciwnik? No to znaczy, no jest wysoko w tabeli, no to na pewno dziś z przypadku się to nie bierze, na pewno też no chcą gdzieś grać w piłkę i też można powiedzieć, są to w jakimś, można powiedzieć, stopniu derby, więc mecz na pewno jeszcze bardziej ważny i dla kibiców i dla samego Zagłębia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro. No my liczymy na tylko i wyłącznie na 3 punkty, więc i o to będziemy grać. W sobotę GKS Tychy, we wtorek Górnik Zabrze, więc no mecze też z perspektywy lokalnych kibiców na pewno bardzo prestiżowe i też domyślam się właśnie, że w szatni atmosfera przed nimi jest no wręcz bojowa. No na pewno, no derby jak derby. No. My jako, że tak powiem, zawodowcy przygotowujemy się do każdego meczu tak samo, a mówię ten, że tak powiem, smaczek derbów, no to czy dla kibiców, czy dla całego klubu, no zawsze gdzieś jest ta temperatura meczu gdzieś trochę gdzieś wyższa, więc na pewno takie mecze się gra nam, zawodnikom, lepiej i gdzieś jest taka dodatkowa adrenalina, więc i mobilizacja, więc tak jak powiedziałem, my liczymy na 3 punkty i jutro i we wtorek, więc o to będziemy grać. Jakie zatem Zagłębie zobaczymy w sobotę i we wtorek? No na pewno chcielibyśmy i to jest gdzieś nasze, gdzieś taki ten pułap tego Zagłębia, gdzieś takiego ofensywnego, gdzie można powiedzieć, ta druga połowa w Rzeszowie to jest raz, że atrakcyjna dla oka, mówię tutaj z punktu widzenia naszych kibiców i na pewno gdzieś tak chcemy grać ofensywnie, atrakcyjnie, mieć dużo sytuacji, ale co najważniejsze, te sytuacje wykorzystywać i po prostu mówię, cieszyć się ze zwycięstwa. Dzięki bardzo i życzę punktów jutra. Dzięki wielkie.